Cześć. Czerwiec wystawił na ciężką próbę pojemność mojej biblioteki. O kilku nowościach, które udało mi się przeczytać, opowiedziałem Wam w poprzednich filmach. Dzisiaj pokażę te tytuły, które ciągle czekają na swoją kolej. Zanim przejdziemy do rzeczy, tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału i wciśnięcia dzwonka. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach. I oczywiście podziękowania dla moich obecnych subskrybentów. A teraz przechodzimy do rzeczy. Zacznę od kontynuacji zbieranych przeze mnie serii. Dzięki nieocenionej pomocy Nicka Jackolsona, obecnego chociażby na facebookowej grupie sprzedażowej Kup Pan Comics, udało mi się zamknąć Harrow County, tom czwarty wydania Library Edition, o którym wspominałem przy okazji zakupów marcowych. Nie chcę sobie Wam niczego zaspoilerować, pokażę tylko kilka pierwszych stron. Ten album zbiera numery od 25 do 32. To są dwa ostatnie tomy wydane u nas przez Muchę. Mam nadzieję na satysfakcjonujące zakończenie tej, jak dotąd przynajmniej, świetnej historii. Saga z wydawnictwa Image. Zbieramy tę serię w oryginalnych wydaniach zbiorczych. Twarda oprawa, format taki omnibusowy, cieniutki papier kredowy. Księga trzecia to zeszyty od 37 do 54. Jeżeli wierzyć temu, co piszą w sieci, to czekają nas przynajmniej jeszcze trzy takie tomy. I w tym przypadku też chcę uniknąć spoilerów, ale żeby osoby nieznające jeszcze tej serii mogły zerknąć na ilustrację, pokażę początek księgi pierwszej. Saga opowiada historię Alany i Marco, pary należącej do dwóch różnych, wojujących ze sobą ras. On był jeńcem wojennym, ona strażnikiem w obozie, wielka miłość. Nasza dwójka zakochała się w sobie, podjęła decyzję o wspólnej ucieczce. Zostali uznani za zdrajców, są ścigani przez rządy swoich planet i przemierzają galaktykę w poszukiwaniu miejsca, gdzie mogliby w spokoju wychowywać swoją córeczkę Hazel. To wspaniała seria, świetnie napisane, wielowymiarowe postacie, kapitalne dialogi, ogromny, różnorodny wszechświat i mnóstwo takiego fajnego, niewymuszonego humoru. No i przede wszystkim jest to komiks o związkach, o rodzinie, o tym, że nie zawsze jest łatwo, że cały czas trzeba się starać, ale w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie warto. Czytałem opinię, że w którymś momencie ta seria robi się trochę męcząca, przegadana. Póki co nic takiego nie stwierdziłem. Pierwsze dwa tomy przeczytałem w jednym ciągu. Zanim zabieram się do trójki, planuję zrobić sobie powtórkę. Bardzo, bardzo polecam. Link do polskiego wydawcy znajdziecie w opisie. W tym miesiącu sporo dobrego wydał Ongres. Obronę Brazylu opowiadałem w ostatnim filmie. Oprócz niego na rynek trafiły też kolejne kompletne akta, czyli przygody sędziego Dredda. W podsumowaniu kwietniowym pokazywałem tom 17. Tym razem dostaliśmy tom trzeci. Zbiera on 39 historii z lat 1979-1981, w zdecydowanej większości napisanych przez Johna Wagnera, a na ławce rysowników zasiedli m.in. Brian Boland, Ian Gibson i Steve Dillon. Ta seria wywołuje u mnie największe wyrzuty sumienia, bo jestem dopiero na początku tomu 16. Pierwszego, drugiego i 17 nawet jeszcze nie otworzyłem. A w zapowiedziach czai się już część czwarta. I ostatni komiks, kontynuacja, Grant Morrison, Batman, Omnibus, tom drugi. Obiecywałem sobie, że go nie kupię, bo pomimo trzech podejść nie jestem w stanie skończyć pierwszego Omnibusa, ale trafił się w tak okazyjnej cenie, że nie mogłem sobie odmówić. 760 stron na takiej grubszej kredzie. Omnibus zawiera historie publikowane pierwotnie w seriach Batman i Robin, numery od 1 do 14, Batman, numery od 700 do 702 i w miniserii Batman powrót Bruce'a Wayne'a, numery od 1 do 6. W bonusie dostajemy też kilkanaście stron dodatków. Tom trzeci ma ukazać się w sierpniu. Słyszałem, że nie mam co zabierać się do tych historii, póki nie przeczytam Final Crisis. Tak więc póki co tytuł ląduje w poczekalni, może uda mi się zmęczyć tom pierwszy. To tyle, jeżeli chodzi o kontynuację. Następne dwie pozycje to efekt mojej wyprawy w tajemniczy świat mangi. Kiedyś był Eden z Egmontu, którego nie dokończyłem, Akira z JPF-u, której nie dokończyłem. Postanowiłem dla odmiany spróbować z jednotomówkami. Zacząłem od Pana Cykady, antologii Ryuko Iwabuchi od wydawnictwa Vaneko.
Niewielki zbiorek, 144 strony w miękkiej oprawie, malutkim formacie, ładnej obwolucie. W środku dostajemy 6 opowiadań, niewielką galerię i wywiad z autorką. Opowiadania są dziwne. Bardzo ciężko mi je jakoś zakwalifikować. Jest tutaj trochę elementów fantastycznych, trochę grozy, trochę obyczajówki. Bardzo spodoba mi się Błysk wiatru, chyba najbardziej zwyczajne opowiadanie w tym zbiorze. To nie jest komiks, który zrobi na mnie jakieś ogromne wrażenie, ale na pewno było to ciekawe doświadczenie. Natomiast druga manga, to również od Waneko, MW, Osamu Tezuki. O mój Boże! Główny bohater tej historii został w dzieciństwie przypadkowo wystawiony na działanie eksperymentalnego gazu wojskowego MW. I w jakiś sposób ten wypadek zniszczył w nim zdolność do odczuwania empatii, przemienił go w takiego bezwzględnego socjopatę. Opis wydawcy zapowiadał, że to będzie taki mocny thriller, ale to absolutnie nie przygotowało mnie na to, co znalazłem w środku, bo morderstwa, zabójstwa dzieci, samobójstwa, gwałty, tortury, pedofilia, a póki co doszedłem tylko do połowy. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy te wszystkie sceny przemocy służą czemuś więcej niż tylko szokowaniu czytelnika. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. To nie jest łatwa lektura. Nie dlatego, że manga jest słabo napisana. Po prostu ten klimat jest tak ciężki, że przynajmniej ja nie daję rady czytać więcej niż rozdział na raz. Nie pamiętam, abym miał tak z jakimkolwiek innym tytułem. Niech się schowają wszystkie Hellraisery, obrazy grozy i inne Lovecrafty. Mój skok w krainę mangi okazał się być skokiem na głęboką wodę, w której na dodatek pływają drakiny i póki co wracam na płciznę. Pora na debiuty. Wydawnictwo Lost in Time rozpoczęło swoją działalność serią Dziki Ląd z wydawnictwa Volt Comics. Historia rozgrywa się w 1760 roku, w czasach brytyjskiej ekspansji w Indiach. Bogactwami tego kraju są zainteresowani nie tylko ludzie, ale i europejskie wampiry, zaangażowane w działalność kompanii wschodnioindyjskiej. Ku ich zaskoczeniu okazuje się, że na tym dzikim lądzie to nie oni zajmują szczyt łańcucha pokarmowego. Grasuje tam drapieżnik całkiem innego typu. To nie jest długa seria, zaledwie 5 numerów, czyli jakieś 160 stron. Mimo to scenarzyście, Dramowi V, udało się w niej zmieścić i w ciekawy sposób rozwinąć zaskakująco wiele wątków. Sporo tutaj akcji, trochę polityki, trochę romansu. Postacie są bardzo dobrze napisane, nawet te drugoplanowe zapadają w pamięć, a całości dopełniają świetne rysunki Sumita Kumara. W kilku opiniach, na które trafiłem, przewija się stwierdzenie, że Dziki Ląd to taki średniak. Ja bardzo chciałbym, żeby wszystkie średniaki były równie dobrze pisane i rysowane. Możecie zresztą sprawdzić ten tytuł sami. Wydawnictwo Volt udostępnia pierwszy numer całkowicie gratis w formie elektronicznej. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Co do polskiego wydania, poręczny format, twarda oprawa, niezła kreda. Można się przyczepić do jakości szycia. Przynajmniej w moim egzemplarzu mogłoby to wyglądać lepiej. Zresztą zobaczcie sami. Ale komiks nie jest szczególnie gruby. Jakoś nie boję się, że strony nagle zaczną latać. I kolejny debiut, tym razem podwójny, bo i autora, i wydawnictwa. Niezwyciężony Rafała Mikołajczyka od wydawnictwa Boka, utworzonego specjalnie na potrzeby publikacji tego albumu. Jest to adaptacja książki Stanisława Lema i o ile się nie mylę, to dopiero trzeci tytuł tego wybitnego pisarza, który doczekał się swojej komiksowej wersji. W 2011 roku nakładem wydawnictwa Timo Wicisi Wspólnicy ukazał się Drobot, zawierający dwa opowiadania z bajek robotów, a w 2017 roku w niewielkim nakładzie ukazała się Cybriada Wyprawa Pierwsza, wydana przez Stowarzyszenie Twórcze Zenit. Niezwyciężony to jednak całkiem inna kategoria wagowa. Twarda oprawa, większy format, 236 stron, świetny papier offsetowy. O szczegółach pracy nad komiksem możecie przeczytać w bardzo dobrym wywiadzie z autorem, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie. Zastanawiałem się, czy nie poświęcić temu tytułowi osobnego filmu, ale okazało się, że jego nakład jest już wyczerpany. I pozostaje mieć nadzieję, że wydawnictwo zdecyduje się na dodruk i wszyscy, którzy nie zdążyli go kupić, będą mieli jeszcze jedną okazję. Naprawdę warto, jest to tytuł, po który mogą sięgnąć zarówno fani Lema, jak i ci, którzy nie mieli wcześniej z jego twórczością do czynienia. Niezwyciężony to nazwa kosmicznego krążownika wysłanego na poszukiwania swojej bliźniaczej jednostki Kondora.
Ten zaginiony statek przepadł bez śladu po lądowaniu na niezamieszkałej planecie Regis 3. Nikt nie jest w stanie wysnuć na ten temat sensownej teorii. Kondor, podobnie zresztą jak niezwyciężony, był ciężko uzbrojony, a jego załoga składała się z doświadczonych profesjonalistów i wydaje się niemożliwe, aby cokolwiek w znanym ludzkości wszechświecie było w stanie mu zagrozić. Do adaptacji tej książki można było podejść na kilka sposobów, bo można było zrobić z Niezwyciężonego taką klimatyczną opowieść w stylu Obcego, ósmego pasażera Nostromo, albo postawić przede wszystkim na akcję, dokonać skrótów, zwiększyć tempo opowiadanej historii. Autor wybrał najbardziej bezpieczne podejście. Ten komiks to w zasadzie adaptacja 1:1 książkowego pierwowzoru. Opisy i dialogi zawarte w komiksie zostały zaczerpnięte wprost od Lema. Wszystkie sceny zostały pokazane zgodnie z tym, w jaki sposób przedstawiono je w książce. I przy całej mojej miłości dla literackiego pierwowzoru trochę żałuję, że Rafał Mikołajczyk nie zaryzykował, nie przedstawił bardziej autorskiej wersji tej opowieści. Ale tak czy inaczej dostaliśmy naprawdę kawał świetnego komiksu. Jeżeli Was zainteresował, piszcie do wydawcy z prośbą o dodruk. Adres podają w opisie filmu. Przegląd zakończę książką Portret pamięciowy Mateusza Szlachtycza i Maxa Suskiego. Jest to kolejna publikacja poświęcona serii Kapitan Żbik, tym razem z wydawnictwa Ongryz. Zamiast streszczać poszczególne zeszyty, autorzy podjęli próbę osadzenia tego cyklu w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Nie jest to więc pozycja poświęcona wyłącznie Żbikowi, ale również czasom, w jakich powstawał. Pierwsze wydanie Portretu ukazało się nakładem wydawnictwa De Facto w 2017 roku. Wydanie Ongresu zostało uzupełnione m.in. o rozdział poświęcony czarnym charakterom pojawiającym się w serii. Książka ma duży format, przypominający komiks, twarda oprawa, papier kredowy, 296 stron, doskonałe uzupełnienie pierwszego tomu zbiorczego wydania Przygód Kapitana Żbika. Znajdziemy tutaj całą masę ciekawostek, mnóstwo ilustracji, mnóstwo zdjęć. Bardzo chciałbym, żeby na naszym rynku pojawiało się więcej podobnych publikacji. Czekam na książki o Tytusie, komiksach Janusza Chrysty, Szarloty Paweł, o magazynie Komiks Fantastyka. Boję się, że z każdym kolejnym rokiem rozpoczęcie prac nad publikacjami tego typu staje się coraz trudniejsze, no bo znikają ludzie, znikają materiały. 2 lata temu pamiątki po zmarłej Szarlocie Paweł, w tym jej oryginalne rysunki, zostały wyrzucone na śmietnik. Trzeba się śpieszyć, zadbać o historię naszego komiksu i dlatego zawsze będę doceniał i wspierał tego typu inicjatywy i Was też gorąco do tego zachęcam. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Przepraszam za problemy techniczne. Do usłyszenia za kilka dni. Cześć.